Jest sobota, 7 listopada. Zapewne czeka cię dzisiaj dużo większych i mniejszych obowiązków. Dziś Chrystus mówi o tym, jak w tych małych rzeczach kryje się droga do pełnienia Jego woli. Spotkaj się z Nim w Bożym Słowie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Jezus porusza temat pieniędzy między innymi ze względu na ludzi, którzy mogą być od nich uzależnieni. Zachęca, aby tak używać rzeczy materialnych, by pozyskiwać przyjaciół i otwierać sobie bramy wieczności. Przekonuje, że warto być wiernym nawet w małych sprawach. Przestrzega przed tym, by nie dać się zawłaszczyć rzeczom czy układom, ale jasno opowiadać się za służbą Bogu. Jak rezonują w tobie słowa Jezusa?
Bycie uważnym na małe rzeczy buduje świętość. Dostrzeżone teraz zaniedbywanie niewielkich obowiązków może być szansą, aby się poprawić. Natomiast wierność w drobnych rzeczach przygotowuje do większych zadań. Spójrz na swój wczorajszy dzień, rozpoczynając od poranka. Jakie obowiązki wykonałeś z miłością, a które zaniedbałeś? Mamona może służyć jako środek do budowania relacji, ale nie powinna być celem samym w sobie. Pan Bóg wzywa do wyboru pomiędzy Nim a każdą mamoną. Jeśli działania mają początek i cel w Bogu miłości, wtedy serce może być wolne od szkodliwych, nieuporządkowanych przywiązań. Spokojne i hojne. W przeciwnym razie człowiek żyje miotany pożądliwościami, niejako pod ich dyktando. Jak bardzo jesteś przywiązany do dóbr materialnych? Posłuchaj jeszcze raz, co mówi o tym tekst Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Na koniec postaraj się zaprosić Boga do małych rzeczy, które są dzisiaj przed Tobą. Opowiedz Mu o nich.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.